Mogę śmiało opowiedzieć, tworzycie historię. Tańca z gwiazdami, brawo, jak się czujecie? Słuchaj, myślę, że pytanie do Jacka, jak się czuję. Ja już współtworzyłem ten projekt wcześniej. Myślę, że Jacek, nie w Polsce oczywiście, to było wielkie wyzwanie. Natomiast Jacek, naprawdę, powinieneś być z siebie dumny. Ogrom pracy włożyłeś w ten taniec i wykonałeś go bezbłędnie. Jeszcze sprawdzę, czy tam się nic nie przejawiło. Ale nie, oczywiście, naprawdę, mieszkałem na sali treningowej. Super, wydaje mi się, że dobra robota. Dziękuję. No bo ty, Jacku, totalnie od zera szedłeś z tą przygodą na parkiecie i wytańczyłeś tutaj dziesiątki. Ładne słowo, wytańczyłeś. Wytańczyłeś, tak. No, wiesz, to totalnie od zera. Michael, myślę, że był na początku, jak się spotkaliśmy, załamany. Nie, było tak źle? Było naprawdę źle. No ale to wiesz co, no te godziny pracy, jednak to, że Michael naprawdę, wiesz, dobrze tam cisnął. I no, efekty było widać i bardzo się cieszymy, że wyszło tak jak wyszło, że dostaliśmy takie noty. Nie spodziewaliśmy się. Tak, to prawda. Ale jest nam naprawdę bardzo, bardzo fajnie, że ten wysiłek w ogóle został doceniony. Macie wrażenie, że możecie coś zmienić w ogóle u nas w społeczeństwie, w postrzeganiu par jednopłciowych? No ja mam nadzieję, że to jest czas najwyższy, żeby zmienić coś w naszym myśleniu i percepcji, aby po prostu być bardziej otwartym do wszystkiego. Tak jak myślę, dobrze dzisiaj przedstawiliśmy, że dwóch mężczyzn może się świetnie bawić tańcząc, nie znaczy to nic, oprócz świetnej i fajnej zabawy i energii. I tak naprawdę tyle powinniśmy jakby z tego wyciągnąć. Nie, no, w zasadzie mogę tylko dodać, że wydaje mi się, że to już się dzieje i jeszcze nie sprawdziliśmy, jak wyglądają nasze social media, ale jakby ilość wiadomości w ogóle takich, że super, że trzymają kciuki, że będą głosowali, że nie mogą się doczekać, jest naprawdę mnóstwo, co pokazuje tylko, że jednak... Ogrom wsparcia był naprawdę wielki przed pierwszym występem, więc naprawdę cieszyliśmy się, że się utrzyma potem. My będziemy ciężko pracować, będziemy starać się, aby każdy taniec wyglądał niesamowicie i wyjątkowo, a reszta już nie w naszych rękach, w Państwa. Bardzo mi się podobało to, co powiedział Piasek, że gej nie musi tańczyć z innym facetem, ale chciałby mieć taką możliwość, mieć taką opcję. Oczywiście, że tak. To jest tylko sposób naszego przedstawienia tańca. Mogą dwie kobiety tańczyć ze sobą. W brytyjskiej edycji w tym momencie będą dwie. Maser z tyłu. Przerwa, to słyszymy często. Natomiast wracając do tego, co zapytałeś, w brytyjskiej edycji mieliśmy parę jednopłciową, dwóch tańczących kobiet, następnie mieliśmy dwóch mężczyzn tańczących, a teraz w najbliższej edycji będą dwie pary, kobiety i mężczyźni, więc jakby to już rozpoczyna się na całym świecie i mi się wydaje, że powinno w Polsce również być zaakceptowane. Mnie tylko zastanawiało to, co by było, gdyby to tańczyło dwóch heteroseksualnych mężczyzn. Czy to byłyby takie same... No właśnie, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że to zostało źle odebrane, no bo jestem gejem, no to... Ale to jest taniec, to jest taniec. To jest tylko i wyłącznie nasz przekaz Państwu, co my chcemy, nasze emocje połączone z muzyką. To jest taniec. Co byście odpowiedzieli prezesowi Kurskiemu, który stwierdził, że taniec dwóch mężczyzn kłóci się z wartościami chrześcijańskimi, wręcz z konstytucją, z dekalogiem, z wszystkim właściwie się kłóci. Ja uważam, że każdy powinien mieć swoje zdanie i opinie, natomiast uważam, że taniec to przedstawienie do muzyki naszych kroków i tak naprawdę nie ma znaczenia i nie jest to kurs kolizyjny, czy tańczą to dwie kobiety, czy dwóch mężczyzn, ponieważ jak dzisiaj udowodniliśmy, świetnie bawiliśmy się, wyglądało to smacznie, wyglądało to apetycznie, wyglądało to z energią i zabawą i myślę, że w punkt udowodniliśmy, że dwóch mężczyzn może zatańczyć i bawić się świetnie. Ja tylko dodam, co dodaję zawsze a propos tańców, że dwóch mężczyzn. Tango argentyńskie, tak jak też Michał mówił. W drugiej połowie XIX wieku tango argentyńskie tańczyli tylko mężczyźni, o czym pan prezes pewnie zapomniał albo jeszcze nie doczytał. No tym bardziej, że w TVP też było kilka par jednopłciowych na parkiecie, na przykład Roxy Węgiel i jej przyjaciółka w programie chyba Dance, Dance, Dance. Więc no, jakby nie patrzeć, były tam takie pary i to już lata temu. A was takie coś burzy waszą krew i jakoś sprawia, że jesteście źli, wkurzeni? Nie, wiesz co, czy to na was oddziałuje? Nas to tylko dopinguje do pracy na sali i do udowodnienia wszystkim, że ten taniec może naprawdę dobrze wyglądać, że to może być niesamowite show i możemy Państwu zmienić niektóre sposoby myślenia, że ten taniec nie musi być postrzegany tylko
jako kobieta i mężczyzna, ale również kobieta z kobietą, dwóch mężczyzn, niezależnie od wartości chrześcijańskich czy wyznawanej religii.